A kto się cieszy? Przede wszystkim cieszą się ofiary z dyktatury, tak? Ofiary represji, czyli głównie ci Kubańczycy, którzy wyemigrowali z Kuby, no i którzy dzisiaj, szczególnie na ulicach Miami, mają powód radości. Na pewno legenda Fidela Castro jest realna. Kiedy się mówi Fidel, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, ale czy ona jest, jak ona jest silna obecnie? Czy ona była sztucznie podtrzymywana? Czy ona jest realna wśród wielu Kubańczyków? Jak to jest? Po pierwsze wśród Kubańczyków, ale po drugie w całej Ameryce Łacińskiej. Fidel Castro jest ikoną i zawsze będzie, być może teraz nawet bardziej. Prawda? Troszeczkę jak z Hugo Chavezem, że dopóki żył, to był ważny, ale po śmierci dopiero stał się olbrzymią legendą, do której się kolejni gracze odwołują. I podobnie z Fidelem. No, Fidel przeszedł do historii, Fidel stworzył tę historię. Fidel w 1959 roku dokonał niemożliwego i to jest na pewno taka ikona, do której jeszcze długo, długo będą się odwoływać różne przywódcy latynoamerykańscy, no i również społeczeństwo latynoamerykańskie, bo siłą rzeczy Kuba stała się tą ikoną, tym Dawidem, który pokonał Goliata, no i do tego trudno, żeby się nie odwoływać. Michał Gorbaczow ocenił, że Fidel Castro uczynił wszystko, by zburzyć na Kubie system kolonialny i wprowadził swój kraj na drogę samodzielnego rozwoju. Nazwał go unikalną osobowością i powiedział, że do końca łączyła ich przyjaźń. Prezydent Meksyku nazwał Castro kultowym liderem XX wieku i wielkim przyjacielem Meksyku. Z kolei prezydent Wenezueli, Nicolas Maduro, złożył przez telefon kondolencje bratu Fidela Castro, Raulowi, i napisał na Twitterze, że wszyscy rewolucjonizują na świecie muszą kontynuować dziedzictwo Fidela Castro. Czy to faktycznie tak będzie, że on teraz zostanie uznany jeszcze bardziej, jak pani mówi, za postać legendarną i wszystkie jego, no, liczne przecież grzechy pójdą w niepamięć? Z jednej strony mamy liczne grzechy, z drugiej strony mamy liczne dokonania, tak? Zupełnie inną postacią jest Fidel Castro z 1959 roku, wyzwalający swój naród po raz pierwszy, tak naprawdę w historii Kuby, bo przypomnijmy, że Kuba otrzymała niepodległość, to de facto przeszła pod władzę Stanów Zjednoczonych. Więc o tym się pamięta i o tym się będzie mówiło. Natomiast to, co się później działo na Kubie, to w jaki sposób Fidel Castro po przejęciu już władzy, też przede wszystkim poza to ze świn, kiedy określił się sam komunistą, w jaki sposób wówczas rządził Kubą, no na pewno będzie też przypominane przez tych przeciwników, prawda, Fidela Castro. W związku z czym Fidel stał się legendą i teraz kwestia jest tego po prostu, która część sceny politycznej, do których elementów jego życiorysu będzie się odwoływała. Natomiast to, że on nie zostanie zapomniany, no to myślę, że już w 1959 roku sobie to zapewni. Czy śmierć Fidela Castro w jakikolwiek sposób wpłynie na realną politykę Kuby? Nie wydaje mi się. To znaczy, Fidel Castro od 10 lat już tej władzy nie sprawował, coś mogło mu się podobać mniej lub bardziej. Natomiast no, rzeczywista władza jest w tej chwili od 10 lat de facto w rękach brata Fidela Castro, Raula. I Raul również może wykorzystać tę śmierć Fidela albo do radykalizacji, albo do rozróżnienia. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w którą stronę chce Raul Castro iść i to on będzie kształtował w najbliższym czasie. To nie jest ta sama sytuacja, prawda, z którą mieliśmy do czynienia 3 lata temu po śmierci Hugo Chaveza, bo wtedy rzeczywiście zabrakło przywódcy i mogliśmy tutaj snuć plany, kto przejmie tę władzę, jak to będzie wyglądało. Natomiast w przypadku Kuby, no ta władza jest w rękach Raula Castro i to się nie zmienia. I przez najbliższy czas do śmierci Raula Castro to on będzie nadal decydował o tym kształcie polityki i wydaje mi się, że tutaj śmierć Fidela Castro niewiele z tym akurat zmieni. Dla opinii publicznej władze na Kubie to są właśnie bracia Castro i szczerze mówiąc żadne inne nazwiska jakoś specjalnie do głowy nie przychodzą. A kto tam jest w tle? Kto może w przyszłości przejąć władzę? Jakie tam są siły? To znaczy ciężko w ogóle mówić, bo oczywiście oni zmonopolizowali tę władzę i partia komunistyczna oczywiście nie stara się wykonstruować Castro, natomiast cała reszta faktycznie jest marginalizowana. Natomiast kto może przejąć władzę, to jest w ogóle pytanie, czy po Raulu Castro partia komunistyczna będzie przy władzy, prawda? Bo równie dobrze tak, może przejąć władzę opozycja, może się stworzyć jakiś duży tron, który tę władzę obecną w ogóle obali i nie będzie wtedy mowy o tym, kto ewentualnie z partii komunistycznej może zacząć
na najwyższym stanowisku w państwie. W związku z czym wydaje mi się, że akurat właśnie śmierć Raula Castro to będzie największa niewiadoma i pytanie o to, w którą stronę pójdzie dalej Kuba. Bo w tej chwili tak naprawdę ciężko jest wyrokować, czy ktoś ewentualnie w partii, ktoś z obecnego rządu może przejąć władzę i co to będzie. Podobnie było prawda w Wenezueli, że wszyscy się spodziewali Diosdado Cabello, nagle pojawił się Nicolás Maduro. W związku z czym tutaj ja też byłabym daleka od wyrokowania, szczególnie, że tak jak mówię, to może się potoczyć zupełnie przeciwną stronę. A z jaką sytuacją mamy do czynienia teraz? To znaczy opozycja jest jaka? Jak silna? Czy może jak słaba? Czy jest opozycja oficjalna? Co z opozycją taką może bardziej podziemną? Jak to wygląda? To znaczy ta opozycja taka realna to chyba bardziej się tworzy poza granicami Kuby niż na Kubie, co zresztą nie jest niczym nowym, bo przecież Fidel Castro też swoją rewolucję przygotowywał poza granicami Kuby. No, tak jak mówię, dopóki jest Raul Castro, ta opozycja nie ma szans się wybić i ta opozycja też nie jest zjednoczona, bo jest sukcesywnie tępiona, najprościej mówiąc, na Kubie. Natomiast ewentualnie, tak jak mówię, po śmierci Raula Castro, tutaj najprawdopodobniej, jeżeli jakaś zwarta opozycja się pojawi, to być może same Kubańczyków na Kubie, ale przede wszystkim przez Kubańczyków w Miami. Oni rzeczywiście dzisiaj świętują śmierć Fidela Castro i oni też mają największe możliwości finansowe organizowania się, no bo siłą rzeczy oni wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Tam są nierzadko wpływowymi ludźmi z dużym zapleczem finansowym, z dużymi wpływami. I wydaje mi się, że to będzie największy problem, jeżeli właśnie po upadku systemu komunistycznego, jeśli do tego dojdzie, to wydaje mi się, że właśnie ci Kubańczycy z Miami mogą tutaj odegrać dużą rolę, bo oni po prostu wrócą do siebie i będą dysponować dużymi wpływami, dużym kapitałem. Cytuję Artura Domosławskiego, który pisał w Polityce. Gdyby historia potoczyła się inaczej, być może to Fidel Castro, tak jak teraz Nelson Mandela, byłby wynoszony na ołtarze, a Mandelę potępiano by jako terrorystę i dyktatora. Gdyby pierwszy wyszedł na wolność jesienią życia, a drugi jakimś cudem, tak jak Fidel w historii realnej, zdobył władzę za młodu i utrzymał ją przez dekady zimnej wojny z pomocą Moskwy, oczywiście. Historia alternatywna to ćwiczenia z wyobraźni, które pomagają czasem lepiej zrozumieć historię, która zdarzyła się. Naprawdę, pisał Artur Domosławski. Zgadza się pani z taką wizją? Znaczy ja jestem daleka od porównań międzyregionalnych, może tak. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście dużo w tym wszystkim było winy, umówmy się, od samego początku Stanów Zjednoczonych. Tak? To Stany Zjednoczone pchnęły Fidela Castro w ramiona Związku Radzieckiego, a później go za to potępiły. No, Fidel Castro nie od razu prowadził rewolucję komunistyczną. Był od tego bardzo daleko, zresztą podkreślał swoje antyimperialistyczne nastawienie, w związku z czym tak samo antyamerykańskie, jak i antyradzieckie. Natomiast poza to, co świń, no, Fidel Castro zdał sobie sprawę z tego, że sam sobie nie poradzi. Do tego jeszcze dochodziły problemy wewnętrzne, że kto wygrywał wybory, ten szybciutko składał urząd, bo nie był w stanie sobie poradzić z naprawą kraju. W związku z czym Fidel też jakby zwrócił się w stronę partii komunistycznej, bo tam wówczas byli potrzebni mu intelektualiści. I tak jak mówię, to lata propagandy zimnowojennej, prawda, że blok sowiecki jest z zasady zły. I każdy, kto z nim trzyma, jest dosyć zły. I w ten sposób, jakby Fidel Castro, tak jak mówię, on nie miał za mocno wyjścia, on musiał szukać sojuszników na zewnątrz, a w ówczesnym świecie jedynym sojusznikiem był Związek Radziecki, więc było to racjonalne działanie z jego strony. Natomiast ja myślę, że najwięcej można zarzucić Fidelowi Castro po upadku Związku Radzieckiego, kiedy miał de facto idealną sytuację, żeby rozluźnić tę dyktaturę, żeby w nową rzeczywistość międzynarodową wkroczyć się z nową jakością. Tego nie zrobił i przede wszystkim chyba stąd jakby to całe potępienie Fidela Castro, bo wiele osób rozgrzesza się z zimnej wojny, prawda? Wielu przywódców rozgrzesza się, no bo takie były warunki wówczas i trzeba było w tym jakoś egzystować. Więc wydaje mi się, że tutaj największym problemem to były te lata 90., kiedy Fidel Castro mógł coś zrobić, mógł zmienić charakter tych rządów, zwłaszcza, że borykał się z olbrzymimi problemami ekonomicznymi, bo to wówczas prowadzono periodę specjal. A tego nie zrobił, no i to zrzutuje niestety na jego wielką legendę rewolucjonisty i wyzwoliciela Kuby, która nadal żywa, ta legenda jest jakby w całej Ameryce Łacińskiej.
A tak na koniec, jak pani osobiście, jako ekspertka ocenia Fidela Castro? To jest 90 lat życia, trudno to chyba tak skonstruować. Może trzeba by podzielić na Fidela wczesnego, Fidela późnego? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba by podzielić na Fidela jako charyzmatycznego przywódcę, jako mówcę, jako człowieka z niezwykłymi ideałami, niezwykłą charyzmą. I to jest człowiek, który no, wymaga podziwu, tak? Natomiast z drugiej strony oczywiście jest ten Fidel, który być może z obawy o utratę tego, co udało się osiągnąć, czyli o utratę wolności, bo też jakby my, łatwo nam jest oceniać dyktaturę, natomiast ciężko odpowiedzieć na pytanie, co by się stało, gdyby Fidel nie trzymał tej władzy tak kurczowo. I czy nie byłoby tak, że po kilku latach od rewolucji Kuba znowu stałaby się no, de facto protektoratem Stanów Zjednoczonych, prawda? W związku z czym no, niewątpliwie ta dyktatura była niepotrzebna, ta dyktatura przysporzyła wielu cierpień Kubańczykom, no i tego oceniać dobrze nie można. Natomiast tak jak mówię, no, jako człowieka, jako polityka, jako mówcę i jako rewolucjonistę, no, ciężko go oceniać źle, bo w 1959 roku on to robił po to, żeby przynieść Kubańczykom wolność i równość. Proszę zauważyć, że my też nie widzimy tego, że Kuba de facto jest najrówniejszym krajem. Kuba jako państwo policyjne paradoksalnie jest najbezpieczniejszym krajem w Ameryce Łacińskiej, więc on zapewnił Kubańczykom darmowy dostęp do edukacji, darmowy dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnił im pracę, zapewnił im bezpieczeństwo, no ale kosztem wolności, tak? I no, przez to nie można oceniać go dobrze, ale też wydaje mi się, że należy zrozumieć troszeczkę, z czego to wynikało i też jak wyglądała Kuba przed 1959 rokiem i dlaczego Kubańczycy w tamtym momencie no, poparli go jednak gremialnie. Bardzo dziękuję pani dr Alicja Fijołkowska z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Łączyłyśmy się przez Skype'a. I tym samym kończymy sobotni poranek Radio Tok FM, ale Radio Tok FM pozostaje cały czas z państwem. Za chwilę będą informacje, za 5 minut. Po informacjach program telewizyjny zaprasza Wojtek Krzyżaniak i będzie rozmowa o Metro TV. Audycję przygotował sobotni poranek Mieto Strzelecki, realizował Karol Kowalewicz. Dziękuję państwu serdecznie. Karolina Głowacka, do usłyszenia. Sobotni poranek w Radiu Tok FM. Przewodniczący Rady Europejskiej, pan Donald Tusk, złożył pani premier sprawozdanie na temat konsultacji, jakie prowadzi w ostatnim czasie w Unii Europejskiej, na temat rozmów, które prowadzi z poszczególnymi państwami. Janek Witek mówił tak, miał rację i ona miała rację. Wszyscy pomierają, że to wspólnie opiekować, a nie atakować. Przede wszystkim, że ten szczyt powinien być takim pierwszym impulsem na drodze zmian do Unii Europejskiej. Przekonywałem, nie wiem czy skutecznie, że trzeba być ostrożnym z rewolucjami ustrojowymi w Europie, że w Polsce taka Europa jaka jest, ze wszystkimi wadami, jak na razie bardzo się opłaciła. Nie mówię tu tylko o pieniądzach. Pretensowie rzeczywiście jest kilka bardzo poważnych tematów i to w dużej mierze też od polskiej delegacji będzie zależało, czy jedyną pamiątką po Bratasowie będzie zdjęcie, czy też pozytywne dla Unii Europejskiej rozstrzygnięcie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Rejestracja numeru na kartę to obowiązek prawny. Zarejestruj numer w T-Mobile na kartę, zanim zostanie wyłączony. Zostało tylko 11 tygodni. Zrób to w punktach z logo T-Mobile, na poczcie, stacjach Statoil, w kioskach Ruchu oraz i Medio Relay i One Minute. Na. Wojtek Ireneusz z Saturna prezentują filmy na Blu-ray za 10 zł. Kupując w sklepach Saturn dwa filmy oznaczone specjalną naklejką, za drugi zapłacisz tylko 10 zł. W ofercie promocyjnej ponad 200 tytułów. Saturn. Technologia tak ma. A teraz czas na największe przeboje. The Best of Opel, czyli bogaty wybór Opli dostawczych dostępnych od ręki i najlepsze oferty z wyprzedaży rocznika 2016. I prawdziwy hit, Opel Movano Euro 5, którego cenę będziesz jeszcze długo nucił. Movano już
już od 77 900 zł netto dla firm. Już teraz Black Friday w FNF. Do niedzieli kupuj 30% taniej. Tylko do niedzieli 27 listopada w hipermarketach Tesco. Kupując ubrania i buty marki FNF za minimum 30 zł, otrzymasz za nie aż 30% rabatu. Szczegóły w sklepach. Nie przegap. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnie modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Grawitacyjne albo ekspresyjne. Z kosmetykami aptecznymi dr Irena Eris Clinicway. Nie musisz znać typów zmarszczek, by poczuć spektakularny efekt odmłodzenia dzięki formule z reaktywatorem FGF LMS. Poproś farmaceutę o pomoc w doborze stopnia pielęgnacji dr Irena Eris Clinicway. Teraz, kupując w wybranych aptekach kosmetyk z tej serii, mini opakowanie dermokapsułek otrzymasz w prezencie. Dr Irena Eris Clinicway. Patent na piękną skórę. Szał zakupów. Black Friday w H&M. Od piątku do niedzieli ciesz się 20% rabatem na całą kolekcję. Zapraszamy na zakupy. Dołącz do H&M Club i odbieraj nagrody. Szczegóły oferty w sklepach H&M. Zapraszamy na historyczną, limitowaną wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz Fordy Kuga, Fiesta, Focus, Mondeo oraz inne modele z atrakcyjnymi rabatami. Zyskaj nawet do 19 400 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Mega Weekend w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%. Litr 2,15. Jedynie 2,15. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 26 listopada, minęło południe. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Dziewięciodniowa żałoba narodowa na Kubie po śmierci Fidela Castro. Będzie ponowne liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w amerykańskim stanie Wisconsin. W informacjach także wyniki kontroli szpitalnego menu. Uroczystości pogrzebowe zmarłego wczoraj Fidela Castro odbędą się 4 grudnia w Santiago de Cuba. Władze w Hawanie poinformowały też, że poprzedzi je 4-dniowa procesja w kraju z prochami wodza kubańskiej rewolucji. Do dnia pogrzebu będzie obowiązywać żałoba narodowa. Wieloletni kubański przywódca zmarł wczoraj wieczorem w Hawanie, miał 90 lat. Sylwetka Fidela Castro na tok.fm.pl. A od sojuszników Kuby płyną kondolencje po śmierci El Comandante. Rosyjski prezydent Władimir Putin napisał w telegramie kondolencyjnym do brata kubańskiego przywódcy Raula Castro, że Fidel Castro był szczerym i niezawodnym przyjacielem Rosji. Wniósł ogromny wkład w ustanowienie i rozwój stosunków rosyjsko-kubańskich, ścisłej strategicznej współpracy we wszystkich sferach. Z kolei rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że przyjazne relacje na linii Moskwa-Hawana są osobistą zasługą Fidela Castro. Dodał, że wraz ze śmiercią El Comandante kończy się cała historyczna epoka. Wyrazy żalu przekazał też Raulowi Castro prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto, a także prezydent Wenezueli Nicolás Maduro. Jest wniosek o ponowne przeliczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w amerykańskim stanie Wisconsin. Złożyła go kandydująca w nich z ramienia Partii Zielonych Jill Stein i zapowiedziała, że zwróci się o to samo także w stanach Michigan i Pensylwania. W tych trzech stanach, zaliczanych do tzw. stanów wahających się, zdaniem niektórych ekspertów mogło dojść do ataków hakerów na komputery, z których skorzystano do liczenia głosów. Gdyby wyniki ponownego przeliczenia głosów w tych trzech stanach wskazały na zwycięstwo Hillary Clinton, to kandydatka demokratów, a nie Donald Trump, wygrałaby całe wybory. Komisja w Wisconsin poinformowała, że jest gotowa rozpocząć ponowne liczenie głosów w końcu przyszłego tygodnia. Koszty całej procedury pokryje wnioskodawczyni. Sztab Jill Stein w ciągu zaledwie 3 dni zebrał na ten cel $5 milionów. Słuchasz informacji TOK FM. W ponad 20 największych miastach trwa Dzień Otwarty Notariatu. Tegoroczna edycja jest poświęcona testamentowi notarialnemu, mówi organizator akcji w Bydgoszczy Mateusz Weiss. Niekiedy sporządzenie testamentu kojarzy się już stricte z jesienią życia, nie zawsze tak musi być, bo testament może sporządzić osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, na przykład 18-latek, i tenże testament do chwili śmierci może być zawsze zmieniony bądź odwołany w wyniku woli testatora.
Notariusze będą udzielać bezpłatnych porad do 16. Nieprawidłowo skomponowane jadłospisy, przeterminowane składniki, niedoważone porcje. Tak karmi się pacjentów w wielu polskich szpitalach. UOKiK opublikował wyniki kontroli szpitali i firm dostarczających do nich posiłki przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową i Państwową Inspekcję Sanitarną. Najczęściej nie przestrzegano terminów przydatności produktów do spożycia, informuje Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejna z nieprawidłowości to skład serwowanych dań. Jedna z nieprawidłowości była dość zastanawiająca. Mianowicie w sosie bezglutenowym stwierdzono zawyżony poziom glutenu, co może być szkodliwe dla osób, które są uczulone na gluten albo osób chorych na celiaklię. I jak dodaje Łomowski, aż 13 firm cateringowych zaniżało wagę potraw. Przy czym niedowagi mogły sięgać nawet 62%, a więc porcje mogły być mniejsze o 2/3. Inspekcja Handlowa zbadała blisko 100 firm cateringowych przygotowujących i dostarczających gotowe posiłki do ponad 200 szpitali. Za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. dotyczących terminów przydatności do spożycia, 27 osób ukarano mandatami na łączną kwotę blisko 6 tysięcy złotych. Pogoda. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz możliwy tylko na Pomorzu, a na termometrach od 4 stopni w Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Toruniu i Poznaniu, przez 5 w Szczecinie, Kielcach i Wrocławiu, 6 w Krakowie i Trójmieście, do 7 w Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ciąg dalszy afery w rządzie. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności. Premier Kostrzewa ma oficjalnie ogłosić koniec koalicji i co za tym idzie, upadek rządu. Afera wyszła na jaw. Nic nie wiesz. Marcin Dorociński, Magdalena Popławska, Adam Woronowicz. W nowym sezonie serialu HBO. Pakt. Drugi odcinek jutro o 20:10 w HBO. Reklama. Program. Know what I mean? Program telewizyjny. Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny. I mieliśmy mówić o telewizji Metro i będziemy mówić o telewizji Metro również w wymiarze feministycznym, ponieważ siedzą przede mną dwie przedstawicielki tego nowego medium, które startuje 2 grudnia. 2 grudnia. Za tydzień w piątek. Za tydzień w piątek. O której godzinie konkretnej? W nocy. Czyli ale z pierwszego na drugiego? Nie, pytam poważnie. Z pierwszego na drugiego. Z pierwszego na drugiego w nocy. Nowa telewizja na MUKS-ie 8. Nazywa się Metro. A ze mną są dwie panie, czyli Hania Baka, od której zacznę teraz, bo poprzednio jak zaczęliśmy nagrywać, bo nagrywamy to w piątek, zapomniałem oczywiście, jak zwykle nieprzygotowany w tym sensie, że karteczki sobie nie napisałem, bo państwo dobrze wiedzą, że wszyscy dziennikarze i prezenterzy w telewizjach, w radiach, im bardziej znają osobę, która przed nimi siedzi gdzieś tam, tym bardziej muszą mieć zapisane zawsze na karteczce, kto to jest, ponieważ w tym momencie zawsze pojawia się tak zwana czarna dziura i to jest dramat wtedy. Hania Baka, która jest szefową programową telewizji Metro. Dzień dobry państwu. Tu już bliżej troszeczkę, to będziecie nawet słychać. Tu jest radio, to przede wszystkim musi być słychać. I Agnieszka Sadowska, która jest szefową całej grupy telewizyjnej w ramach grupy Metro, tak? Szefową, tak, dwóch telewizji konkretnie, czyli Metro, które właśnie zostaje uruchamiane. Jestem też w zarządzie Stop Kratki, który już działa prawie 3 lata i jest kanałem filmowym. A mogę zapytać, jak idzie ta Stop Kratka? Bardzo dobrze. Mamy udział w grupie komercyjnej ponad 1%. Też możesz sobie trochę bliżej. Uważamy to za duży sukces. Ile procent? Ponad 1% mamy w tym roku średnio w grupie komercyjnej i uważamy to za duży. A powiedz mi, bo znasz się bardzo dobrze na tym rynku, skąd się bierze nawet takie przewidywanie i to zadowolenie właśnie różnych innych telewizji poza tą wielką trójką, no nazwijmy teraz, z tego, że właśnie się otrzymuje 1% i to jest hura.
Możecie wytłumaczyć to słuchaczom, dlaczego taki, to się tak... Oczywiście, to jest taki próg, po którym stacja najczęściej jest w stanie osiągnąć rentowność, czyli to jest ten magiczny 1%, kiedy już nie trzeba do takiej inwestycji dokładać. I my bardzo liczymy na to, że w tym roku będzie to właśnie do końca grudnia ponad 1, czyli że ten trend się utrzyma. A dlaczego, skąd się bierze to, że nie można tego, wiesz, że tak trudno jest dojść najpierw w ogóle do tego procenta, a potem powyżej procenta? Skąd się bierze ta trudność? Bo nie tylko z tego, że najprostszym wytłumaczeniem jest tak, że pod pilotem jest 1, 2, 3 i to ludzie tak mają iść przyzwyczajenia, siła inercji i tak dalej, i tak dalej. Ale jest ponad 200 telewizji, z czego nie tyle aż liczy na dużą oglądalność, bo to są niszowe kanały, bardzo niszowe lub o bardzo niskiej dystrybucji w ogóle. Ale skąd się bierze, że te kanały, które nawet są na muksach, wiesz, nie mają, nie mówią, że to jest dramat dla mnie, że mam tylko, wiesz, 2% czy 3%, że to jest fajnie. No po pierwsze, to jest oczywiście dobra dystrybucja. Oczywiście kanały muksowe z racji tego, że są naziemne i są dostępne dla znacznie większej liczby ludzi niż tylko kanały płatne. Mhm. To daje im pewną przewagę w pozyskiwaniu widzów, natomiast z drugiej strony rynek jest bardzo nasycony, więc wszystkie te kanały, które powstają, mają dużo trudniejszą ścieżkę niż miały kanały w tej chwili z grup dużych medialnych, jak TVN-u czy Polsatu. Po drugie, no oczywiście kanały, które są przypięte do dużych stacji, czy z grup tych dużych stacji, mają tą łatwość, że biblioteki są nabywane dla całych grup kapitałowych, więc trochę jest tak, że te filmy znajdują się jednocześnie albo po jakimś czasie na kolejnych antenach tego samego nadawcy. Te kanały, które startują solo, muszą sobie a wypracować taką pozycję, b nabywają ten content jakby od początku i tylko dla tej stacji. Także to i ten 1% przy obecnym naszym nasyconym rynku jest aż 1% na pewno w kontekście 3 lat bytności na rynku. A opłaca się teraz jeszcze... Czesiu się przypomniał, bo zapomniałem przedstawić, że z nami jest oczywiście, z nami jest oczywiście mój kochany piesek Czesiek się teraz przypomniał, tak? Czesiu, już jesteś przedstawiony. Zaraz, jak będzie kiedyś w telewizji, cię zaproszą panie na przykład, to pokażemy szerszej widowni. A z tym muksem to jest tak, że obserwujecie, bo obie panie obserwujecie też na pewno rynek, czy wraz z coraz bogatszą ofertą muksów i jest odchodzenie od tej dystrybucji kablowej u części ludzi. Na pewno jest tak, że trochę zmienia się konsumpcja kanałów, to znaczy jest przejście między dużymi stacjami do stacji tematycznych i stacji mniejszych, czyli ludzie szukają bardziej sprofilowanej oferty. A w ostatnich kilku latach tak naprawdę dwukrotnie zwiększyły się tam kanały, takie 19 kanałów mniejszych kosztem właśnie dużych grup, więc jest na pewno przejście. Natomiast tych kanałów bezpłatnych nie jest aż tak dużo. W tej chwili to jest 24, dochodzą 6, 30, więc wciąż jest potencjał na to, żeby ludzie gdzieś tutaj szukali dla siebie oferty, więc tutaj to jest na pewno dobry punkt. Bo ja się tak zastanawiałem nad tym, czy w tych cyfrowych... To zastanawiałem się w momencie, tak kiedyś rozmawiałem tu jeszcze przy uruchomieniu kolejnych konkursów na muksy od pierwszego. Się zastanawiałem, czy nie jest trochę za późno na uruchomienie tych muksów w dobie, kiedy coraz więcej, tak się mówi przynajmniej, że w ciągu tych 10 lat, na które się kupuje licencje, bo licencje się kupuje na 10 lat, może zajść tak duża zmiana, że telewizja jako taka nie będzie, w sensie dystrybucja telewizyjna, bo produkcja zawsze ona będzie istniała, już nie będzie dawała takich szans, że to nie jest taki pewny interes. Jeśli teraz spojrzysz w tej chwili na czas oglądania telewizji, to on się delikatnie wydłuża, co on się nie skraca, czyli takiego trendu negatywnego na rynku telewizyjnym my nie widzimy. Z drugiej strony, jeśli patrzysz na ten rynek przez pryzmat potencjału przychodów, no to on też delikatnie rośnie i tutaj też tego trendu negatywnego nie widać, stąd nasza w ogóle chęć wejścia na ten rynek. Nie, bo ja mówię, to jest takie dziwne troszeczkę, prawda? Bo wszyscy mówią o tym, że internet zabija telewizję i tak dalej, a to jest na razie jeszcze dopóki internet jest taki, jaki jest.
to wygląda, że to jest daleka przyszłość, ale wiemy... Funkcjonują te światy na razie dosyć równolegle, tak bym ujęła. Nie widać negatywnego wpływu internetu na telewizję. Ale ja w swoim życiu już przeżyłem taką rewolucję. Jestem tak stary, że pamiętam, jak stałem na mrozie, to naprawdę dużym mrozie, bo kiedyś, proszę Państwa, były zimy w naszym pięknym kraju, czego od dawna już nie pamiętamy. I ale my też pamiętamy z Hanią. Nie jesteście za młode na pewno. I stałem na mrozie i czekałem z kolegą, nadal przyjadą monterzy zainstalować nam telefon stacjonarny taki do domu, bo po iluś tam, po 15 latach oczekiwania wreszcie dostaliśmy decyzję o tym, że będzie telefon, a teraz każdy ma swój komputer w kieszeni i to komputer, który ma każdy z naszych telefonów, jak tu siedzimy, ma pamięć operacyjną kilkuset komputerów, które mogliśmy mieć wtedy. Mój zegarek prawdopodobnie jest dużo mocniejszy niż mój pierwszy komputer, którym uważałem za szał cały, więc może ta rewolucja nas też jakoś dogoni. A telewizja Metro będzie jakim kanałem? Jakiego rodzaju kanał to będzie? Pani Haniu? Haniu. Pani Haniu, pani się obudzi. Ani prosimy. To jest kanał ogólnotematyczny, zresztą tak jak wszystkie te trzy pozostałe kanały, które albo już wystartowały, albo startują razem z Metro. Czyli Zoom i Nowa. Nowa i wirtualność z nami startuje WP. Tego ale WP jeszcze nie wystartowała. Razem z nami mówisz, tak? Jest to kanał ogólnotematyczny z takimi dwoma mocnymi akcentami. To formy fabularne, czyli film i serial, plus do tego wszystkie formy dokumentalne, czyli dokument, paradokument. Paradokument, będzie. Co wybierzecie na warsztat? Bo ale przez paradokument nie, bo to jest ciekawe. No, dajemy. Nie tak dosłownie. Tak to mówię o wszystkie formy, które ewoluują dookoła dokumentu, a akurat takiego... Nie, doku soapu nie będzie. Nie będzie. Na razie jest, nie będzie. Przecież nie. No będzie na pewno, bo to jest ulubiona ostatnio rozrywka Polaków. I ja się zastanawiam, jakie grupy zawodowe jeszcze można wziąć na warsztat, bo tam już powoli są wszystkie obrabiane. W Stanach to normalnie jest coś niesamowitego, co się wyprawia na tym rynku. Jakie jest wojna o tematy kolejne. Rewelacje, tam już wszyscy twórcy zabawek są, mają swój osobny. No, fenomenalne to jest. Jako obserwacja socjologiczna oczywiście, a nie jako oglądanie. My będziemy coś, ale w końcu będziemy coś takiego robić. Jest taka szansa, że Metro też wejdzie w taką produkcję? I będzie produkować paradokument? No. Na razie nie. Na razie nie. Już producenci teraz zaczynają uciekać od radioodbiorników. A własny serial zrobimy? No to może ja tutaj powiem, że na pewno i na początku, bo stacja też musi mieć pewną wyporność i rentowność i określoną liczbę widzów, żeby w ogóle produkcje dłuższe, czyli jakieś seriale czy filmy fabularne się na niej znalazły. My startujemy na pewno z produkcjami publicystycznymi, pięcioma i to jest nasz taki filar własnej produkcji na początek. O dłuższych formach pomyślimy w przyszłości. I teraz zrobimy jak w telewizji, tak zawiesinkę taką. Po skrócie informacji wracamy do rozmowy i będziemy już bardziej uporządkowane. To wszystko tłumaczyli po kolei, krok po kroku, jak będzie telewizja Metro wyglądała. Program telewizyjny. Szacujemy, że w Polsce około 40 tysięcy osób rocznie doznaje nagłego zatrzymania krążenia. Jeżeli w ciągu 3 minut znajdzie się osoba, która chce pomóc, nie boi się pomóc, wie jak uciskać klatkę piersiową, wie jak użyć defibrylatora i ten defibrylator jest w pobliżu, szanse przeżycia takiej osoby z 2 do 5% rosną do 75%. Nawet w przypadku miejsca publicznego. Halo? Halo, co się wydarzyło? Pan nie słyszy? Nie oddycha, proszę przynieść defibrylator. Czy ktoś wezwał pomoc? To jest delikatny impuls, bezpieczny zarówno dla osoby, która jest poddawana tej terapii, jak i osoby, która udziela pomocy. To, co trzeba zrobić, jedynie to włączyć przycisk. Słuchać poleceń. Jeśli już słuchamy poleceń, to trzeba je wykonywać teraz. Dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Trwa analiza rytmu serca. Teraz? Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta oraz wciśnij pomarańczowy mygający przycisk. Rozpoznał rytm, który wymaga defibrylacji. W momencie, kiedy wciśniemy przycisk defibrylacji... Nie wykonano. Impuls elektryczny przechodzi przez mięsień sercowy pacjenta i w tym momencie sercem ma szansę wrócić do normalnego rytmu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Za chwilę przyjedzie do pana pogotowie.
wszystko w porządku. Czy ktoś ma coś do okrycia? Aby zrozumieć. Reklama. Niesamowity Black Week. Teraz w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Konsola PS4 z grą FIFA 17 za 1199. Smartfon 5 cali Dual SIM modem LTE za 299. Smart TV Samsung 58 cali za 2490. Nie przegap. Tylko do 1 grudnia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Sephora wydłuża Black Friday na cały weekend. Szukasz dobrej okazji? Nie czekaj na ostatnią chwilę i kup prezenty już dziś. Tylko w ten weekend skorzystaj z rabatu minus 20% na wszystkie zapachy w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Szczegóły promocji w perfumerii. Sephora. Mam! Jest genialny! No to jest geniusz! Po prostu no! Tak, mam! Jest milion sposobów na skorzystanie z miliardów. 349 miliardów złotych z funduszy europejskich. I jeden program, który ci to ułatwi. Super fundusze w TOK FM w poniedziałek po 12.40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Dziewięciodniowa żałoba narodowa, czterodniowa procesja z prochami po kraju i uroczystości pogrzebowe 4 grudnia. Tak Kuba pożegna Fidela Castro. El Comandante zmarł wczoraj wieczorem w Hawanie. Miał 90 lat. Trwa czwarty dzień strajku pilotów Lufthansa. Wczoraj związkowcy odrzucili propozycję władz przewoźnika. Ocenili, że zaproponowana umowa zbiorowa jest niewystarczająca. Na warszawskiej Woli ruszyła rozbudowa drugiej linii metra. Prace nad blisko 3,5-kilometrowym odcinkiem potrwają prawie 3 lata i oznaczają duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Więcej informacji o 13. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny, część jego druga, środkowa, nie ostatnia. Ze mną są Agnieszka Sadowska i Hania Bacha. Panie reprezentują telewizję Metro. Hania tylko telewizję Metro, a Agnieszka telewizję w ogóle. A różne przyszłe projekty też, bo coś tam jest na rzeczy, że coś tam jeszcze myślicie o rozwoju tego segmentu, czy nie? Na razie koncentrujemy się na programie telewizji dyplomatycznych. Rozumiem, tak, dobrze. I teraz zaczęliśmy mówić o tym, jakąż to telewizją będzie telewizja Metro i czy dlaczego w ogóle ona powstała, bo to trzeba spytać teraz w tej dobie takiej wielości oferty telewizyjnej i w ogóle kontentu, którego odpowiedzieć jak zakładamy telewizję, no to po co? Jeżeli mogę sobie pozwolić na jeszcze jeden trend, bo przy którymś, bo po drugim konkursie, gdzie jest szefem Krajowej Rady, rozmawiałem, miałem do nich wielką pretensję, ponieważ były to te wszystkie wygrane, to były to albo gorsze wersje tych kanałów, które są,
albo nic nie wnoszące do życia kanały, którym potem zmieniano koncesję, dopasowując ją do rynkowych potrzeb, a nie do ich rynkowych potrzeb, a nie do tego, jakie były warunki wygrane. W związku z czym, dlatego przez długi czas, mimo tego, że było tych kanałów kilkanaście, myśmy oprócz oferty TV, oprócz kanałów telewizji publicznej, które były zróżnicowane, to cała reszta to była przez długi czas, no jak odróżnić Puls 2, czy TV6, TV4, nic nie wnosiły jakby do dyskusji o mediach. Teraz metro właśnie mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie miało praworządność. No, na pewno pokusiliśmy się na kolejną telewizję, wykluczając się sukcesem pierwszej, którą mamy w portfolio, ale też z tym, że właściwie Agora jest obecna na bardzo wielu rynkach mediowych za wyjątkiem tym jednym. Bo mamy i obecność w radiu, i w internecie, i w prasie, i tego kontentu, w szczególności wideo, w tym koncernie bardzo dużo się produkuje. I gdzieś to myślenie o tym, żeby naturalnie dołożyć kolejne pole eksploatacji i gdzieś tam rozwijać też nasze własne produkcje, było dla nas bardzo kuszące. I tutaj Hania może to opowiesz, może o tych filarach, tak żeby powiedzieć, czym ta telewizja będzie i jakie będzie miała tematy i jakie produkty. To się mówi tak ogólnotematycznie, ale wiadomo, że za każdym kryje się coś szczególnego. No właśnie, jest to koncesja. Natomiast sądzę, że ważna rzecz, to podkreślenia, staraliśmy się, żeby to nie była gorsza kopia czegoś tam, tak? Żeby to był kanał oryginalny kanał, i to nie jest nawet kładący duży nacisk na jakość. To począwszy od uprawy graficznej. Staraliśmy się, żeby kto robi graficzną oprawę? Agencja Lwów. Na przykład nie pójdzie jest to oprawa, która sądzę, że jest nowoczesna. Będzie się wyróżniać, zwłaszcza w tym obszarze mocowym. I też jest to oprawa, która jest charakterystyczna. To nie jest oprawa też w swojej warstwie muzycznej, która gdzieś tam przychodzi w sposób niezauważony. Sądzę, że ścieżka dźwiękowa będzie też łatwo wpadać w ucho. To jest taki początek, tak? Począwszy od uprawy graficznej, przez bardzo starannie zrobioną autopromocję. To wszystko ma wpływać na taki odbiór tego kanału, jako kanału takiego, żeby twierdzić takie małe premium. Nie jest pay TV, ale chcemy, żeby to był kanał, który się wyróżnia rzeczywiście w tej ofercie muksowej. To jest taka nowa jakość, coś czego do tej pory, jak sądzę, nie było. Też zależy nam na tym, żeby w otoczeniu kablowo-satelitarnym ten kanał też znalazł swoje miejsce oczywiście. To są te dwa filary, o których już wcześniej wspominałem, czyli film, seriale oraz wszystkie formy dokumentalne. Już bez wykluczeniem uczenia, których tobie tak bardzo zależy. Szlachetne jakościowe. Mamy pasmo, raz w tygodniu będzie pasmo, dokumenty takie społeczno-obyczajowe. Są to dokumenty, które opisują tematy związane z architekturą, z budownictwem, z zdrowym stylem życia, tak, związane ze stylem życia, inaczej z tym lifestyle'em. Poruszają tematy naukowo-techniczne, ale w taki sposób rzeczywiście bardzo nowoczesny, bardzo przystępny. A to są nasze produkcje? Czy kupujemy? W większości są to produkcje kupowane. Od znanych studiów. Nie tylko BBC. To szkoda. Nie że tylko, to znaczy, że też, tak, ale... Nie, żartuję, bo to... Warto pewnie dodać, że to będą produkcje pokazujące sporo emocji, a nie produkcje instruktażowe, bo Hania wymieniła nie takie być, tematy, nie być, nie być, nie być, nie być. Wszystko może być znośne, bo my czasem też... Jego przemiany, jego... Zniżamy się do jakiegoś poziomu, prawda? Zniżamy jego się, marzenia, słuchamy, marzenia, chcemy tak. Słuchać. I to ale nie być, nie wykorzystywać czy tylko o tym wycinku dokumentalnym, że tam będą te... Program został tak skonstruowany, że po wczesnej godzinie porannej, w której budzimy z przyjemną muzyką, mamy pasmo klasycznych animacji dla dzieci, stąd też taka ogólnotematyczność, uniwersalność tego kanału. I potem
jest zbudowane właściwie do godziny 19, takie pasmo, które jest bardzo zwarte w swoim stylu i w swoich gatunkach. I tutaj właśnie w ciągu dnia, a w sobotę i w niedzielę też do południa pokazujemy te formy, o których wspominałam. W ciągu dnia również mamy dwa pasma serialowe, tak, dla urozmaicenia. Natomiast od godziny 19 po późną noc pokazujemy formy serialowe, ale przede wszystkim fabuły. Codziennie przynajmniej dwa seanse filmowe, w sobotę i w niedzielę dużo więcej. Czyli filmowe, to będą fabuły. Fabuły filmowe, bo gdzieś serialowe. Tak. Czy to będą filmy te same, które można na Stopklatce zobaczyć, czy nie? Czy nie. Specjalną ofertę robicie, to znaczy, dla my nie korzystamy z biblioteki, którą ma Stopklatka, odpowiadając wprost na pytanie. Mogą się zdarzyć rzeczy, z których Stopklatka już nie ma w ofercie i mogło się tak zdarzyć, żebyśmy je kupili. Natomiast to jest odrębna i inna oferta. A seriale jakiego typu to będą? Bo to wiadomo, że to teraz jest gorący temat zawsze, serial. Szczególnie dla fana seriali. Tak? Ja nie jestem aż takim fanem seriali w rozumieniu tych dzisiejszych freaków takich serialowych. Ja po prostu uwielbiam tę formę, patrzę na to, jak jest fajnie coś zrobione i ubóstwiam brytyjską sztukę serialową po prostu dla samego tego, jak oni to robią. To jest coś fenomenalnego. W związku z czym do nich podchodzę naprawdę, przyznam się, że trochę na kolanach zawsze do swoich czytelników też uprzedzam lojalnie. Znacie moją słabość do seriali brytyjskich, w związku z czym wszystko, co przeczytacie później, weźcie sobie trochę, zawsze możecie z umiarkowanym ewentualnie zaufaniem, ale ja staram się być obiektywny, ale tak, do brytyjskich mam słabość wielką, ostatnio do hiszpańskich. W tej chwili nie mamy brytyjskich seriali. Natomiast seriale to dzielę na dwie grupy. Na te, które chętnie się ogląda od razu po 2-3, czasami 5 odcinków. I na te seriale, które ma się ochotę jeszcze oglądać w telewizji. I wybierając seriale do metra, głównie też tym się kierowaliśmy. Tak. Rozpoczynamy emisję od serialu amerykańskiego w produkcji Stevena Spielberga, Pod kopułą. Znam. I lubię. Niezły jest, niezły pomysł. Potem się zaczynają trochę już motać, ale to jak zwykle jest, bo to jest, od razu powiedzmy, że to Stephen King również napisał ten scenariusz znaczy uczestniczył w pisaniu scenariusza do przynajmniej chyba do pierwszej serii, czy do drugiej też, nie wiem. I trzeci, teraz chyba już trzy serie są. Potem już oczywiście zaczynają, jak to w takich produkcjach, już tam w piętkę gonić, bo to już próbują sami siebie zaskoczyć. Ja, to gorzej wychodzi zawsze, scenarzysta sam się zaskoczy czymś, jak próbuje być atrakcyjny, ale fajny, nie, początek bardzo dobry jest ten. Pierwszy sezon, pierwszy, drugi, super. No i oczywiście to jest premiera w telewizji otwartej, bo jeżeli ja sobie tak dzisiaj patrzyłam na nasz układ programowy i chciałabym sobie podsumować ile z naszych programów jest należy do premiery polskiej albo premiery w telewizji odkodowanej, to około 70-80%. To, fajnie. To jest chyba ta droga, prawda, którą jeszcze mogą te kanały MUX-owe, kanały otwarte jakoś wypełnić, bo dużo jest tych seriali, jednak trzeba by zapłacić dodatkowe pieniądze za większe pakiety w kablówkach, czy tylko taką formą można je obejrzeć, a takie seriale jak Pod kopułą na przykład warto sobie zobaczyć, jeżeli będzie można to zrobić za tak zwaną darmochę, to czemu nie? A więcej takich produkcji też będzie? Takich seriali? Tak, ale może jeszcze nie chcę zdradzać tytułów. Znam, że może coś powiemy Wojtkowi. No, tak? Powiedzmy Wojtkowi. Proszę powiedz. Wojtek powiemy, nikomu nie powie. Mieli w przyszłym roku NCIS New Orleans. To też jest nowa produkcja. To też jest bardzo nowa produkcja. Jesteś jedyną osobą spoza naszej małej firmy. To mały Czyli od kiedy to będzie też? Od razu? To już będzie, w nowym roku. W nowym roku. Tak. Czyli miesiąc trzeba poczekać, to nie tak. Nie tak, no, znaczy miesiąc od początku stacji. Mówię. Tak. No i mamy milenium. To tak bym tak. Ja już kończę, kochanie, nie zaraz zawoduję. Za dużo zdradzam. Ale wszystko? Milenium to całe? Mamy trylogię, tak, skandynawską, tak. Nie tę wersję amerykańską. Tak. Też jest to absolutna premiera w telewizji odkodowanej.
Zdaje się, że ona była w Polsce chyba w Ale Kino, tak? Czyli nie, tylko w Kanał Plus. Kanał Plus nie było. Ale Kino była tak. ta amerykańska. Tak. Wersja. Także no faktycznie to są bardzo dobre tytuły i dobrze wróżą całości. I na Dzień Dobry też na początek mamy też premierę w telewizji odkodowanej, polski serial Konrada Niewolskiego, 4 poziomy. Coś mi to mówi. Komedia. Taka slapstickowa, więzienna. Więzienna, pamiętam. To też produkcja Kanal Plus. Tak, jej, na pewno. Tak? Tak, na pewno. Zresztą, teraz wam powiem, no nieudana była. Nie poszli za tym dalej. Nie oglądało się i nie udało się, ale tam za to pan na W, nazwisko, który debiutował u pana Machulskiego w Wabanku drugim. Znakomity. Za chwilę sobie przypomnę nazwisko pana, który tam gra znakomicie. Zresztą w karty tam grają. Ale nie tylko. Ja jestem fanem tego serialu. Naprawdę? I będę go bronić. Absolutnie. Ciekawe wyniki tak. Nie pokazują, żeby on był nieudany, więc nie wiem, czy my o tym samym... Poza tym to też jest Kanał Plus. Tylko, że mi się nie wszystko podoba to samo, co nie, że się nie udał, tylko mnie się nie podoba. Dobrze. Nie udał się. Jak mi się nie podobał, to jest zrozumiałe, że się nie udał. Świat się nie udał, jak mi się podoba. To jest troszeczkę inna widownia. Ja mam wielką nadzieję, że dla widzów, którzy odbierają telewizję przez ten dekoder, to będzie bardzo atrakcyjna pozycja. Ale to jest bardzo dobrze, że jest polska produkcja. A sami będziemy produkować, na przykład program informacyjny będzie w Metro, czy nie? No z takim potencjałem siedzimy w budynku... Co to gadać, jak teraz linia myśli, a oni już nie mają do gadania. Teraz w naszym studiu Polskiego Radia 24 znakomity gość, dziennikarz, filmowiec, pracownik organizacji pomocowych, Michał Szymański, współautor filmu Notatki z ciemności, ale po dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pod koniec listopada wrócił pan z Syrii do Polski. Zacznijmy może od samego Aleppo. A dzień dobry panu, a dzień to wszystko faryzejskie te miasto wytrwawia się i żyje w oblężeniu. A można nazwać walkami codzienne bombardowanie ludności cywilnej. Walczą żołnierze. W dzielnicach wschodnich miasta Aleppo znajduje się w chwili obecnej 275 tysięcy cywilów i kilka tysięcy powstańców, z czego może tysiąc to powstańcy, o których możemy powiedzieć, że to fundamentaliści islamscy. Nie walczy się z bombami lotniczymi, których codziennie na dobę spada na miasto z 200. Nie walczy się z bombami kasetowymi, z bombami z białym fosforem. Nie walczy się z pociskami artyleryjskimi. Wschodnie dzielnice miasta znajdują się od lipca w pełnym oblężeniu. Ale to jest podzielone, tak? To nie jest, że mamy do czynienia z jednym jednorodnym miastem oblężonym. Zachodnia część Aleppo znajduje się pod kontrolą reżimu i tam generalnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Bo rebelianci nie zrzucają na mieszkańców zachodniej części Aleppo tego, co przed chwilą wymieniłem. Nie ostrzeliwują zachodnich części miasta rakietami balistycznymi typu Skut. Ja widziałem 26 takich rakiet spadających na Aleppo w czasie, kiedy sam mieszkałem w mieście ogarniętym wojną. Więc ta zachodnia część jest pod kontrolą reżimu, a wschodnia znajduje się pod kontrolą opozycji, powstańców. Natomiast cywile nie walczą. Jakby to, czego domaga się reżim Bashara al-Assada, powiedzmy to sobie wprost, no to jest reżim ludobójczy. W ogóle dziwi mnie to, że my próbujemy z tymi ludobójcami rozmawiać, bo z ludobójcami się nie rozmawia. Ludobójców się rozlicza za to, co robią. I ten reżim Bashara al-Assada domaga się kapitulacji. Jak cywil ma skapitulować? Cywil nie bierze udziału w walce. Rebelianci też nie złożą broni, no bo rozumiem, mamy bombardowania, tak, ale chodzi o to, żeby tych ludzi po prostu zniszczyć, zabić, eksterminować. Czy też jest to przygotowanie na jakiś szturm? Kolejny szturm wojsk reżimowych rozpoczął się jakieś 2 doby temu. I tak jak poprzednie szturmy, on utknął. Osoby, które znają Aleppo, no to będą wiedzieć, że to się tam odbyło gdzieś w okolicach cementowni w dzielnicy Sheikh Said. To, że reżim Bashara al-Assada stara się utrzymać u władzy za wszelką cenę, oznacza, że reżim Bashara al-Assada
i Rosja są gotowe i równają w chwili obecnej to miasto z ziemią. Dlaczego Aleppo jest tak ważne? Dlaczego jest tak cennym miastem? Bo każde miasto w Syrii jest ważne dla Asada, bo było przed wojną centrum syryjskiego przemysłu, bo było największym miastem syryjskim, chociażby dlatego. Ale też dlatego, że to miasto, tak jak Homs, tak jak Hama, tak jak inne duże miasta syryjskie, jest jednym z centrów oporu. Takiego nawet biednego oporu cywilów, którzy mówią, nie chcemy reżimu Bashara al-Assada i którzy od marca 2011 roku mówią, chcemy wolności, chcemy demokracji i wołają wolność, ojczyzna i demokracja. A świat milczy, świat zachodu. Czy też tak nie jest? Uważam, że to nie da się tak prosto powiedzieć, że świat Zachodu milczy. No, my bez przerwy widzimy kolejne wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Widzieliśmy w sprawie tak zwanego Cezara wystąpienie przed Senatem, przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Świat nie reaguje wystarczająco. Nie jest w stanie powstrzymać tego, co się dzieje. A czy dostrzega pan taką analogię, tak jak było to w latach 90. w czasie wojny na Bałkanach, kiedy też na oczach całej opinii międzynarodowej dochodziło do rzezi, do zbrodni i do pewnego momentu nie było żadnych konsekwencji. Dopiero później była interwencja Brytyjczyków, Amerykanów. Tutaj jest trochę podobna taka sytuacja, bo pytanie jest takie, co jeszcze musi się stać, żeby tę sytuację zakończyć, żeby ten dramat ludności cywilnej, dzieci także, bo docierają do nas dramatyczne informacje dotyczące dzieci, które giną w Aleppo, żeby ten dramat się zakończył. Myślę, że w latach 90. siła mediów była zdecydowanie większa niż jest obecnie. To nawet ten nasz największy materiał z Aleppo, który zrobiłem z Wojtkiem Szumowskim, film dokumentalny Aleppo, notatki z ciemności. Pokazywały go telewizje w zasadzie na całym świecie. Z tego co wiem, obejrzało go z minimum z 80 milionów osób. Ale ten film nie miał takiej siły, jak miało kilka zdjęć z targu Merkale, który został strzelany pociskami moździerzowymi, jeżeli rozmawiamy o Sarajewie. I to doprowadziło do zmiany polityki, jeżeli chodzi o Bałkany i powstrzymanie dalszego rozlewu krwi. Ale z drugiej strony ktoś powie, teraz mamy media społecznościowe, właściwie cały czas w naszych telefonach wyświetlają się także te informacje z Syrii, czy to z Iraku, dotyczące właśnie tych wojen, czy też państwa islamskiego. Może trochę, zbaczając z naszego głównego tematu, może trochę ta ilość nas znieczula. Dokładnie, myślę, że jesteśmy znieczuleni na to okropieństwo wojny, a poza tym informacji jest tak wiele, że każdy może z tych informacji stworzyć sobie własną prawdę. Tylko zapominamy, że nie ma prawdy po stronie ludobójcy. Nie ma prawdy po stronie ludzi, którzy nie starają się chronić cywilów w czasie konfliktu. Ludzi takich jak pan, ja, jak nasi słuchacze, którzy starają się zwyczajnie przeżyć. Ja spędziłem w Syrii łącznie 11 miesięcy w czasie wojny, z czego ponad pół roku spędziłem w Aleppo. I myślę sobie, że te kilka lat temu, kiedy pracowałem w Aleppo i kiedy później kręciłem ten dokument, w zrównaniu z tym, co się dzieje teraz, to były czasy pokoju. Pomimo tego, że wtedy można było w przeciągu ułamka sekundy stracić życie, że wtedy też były bombardowania miasta. Ja jestem świadkiem, wie pan, widziałem to na własne oczy. Nie raz, nie pięć, nie piętnaście. Widziałem wielokrotnie ostrzał reżimowy, który idzie falą, ciężki ostrzał artyleryjski, który idzie falą po dzielnicach, gdzie nie ma stanowisk rebeliantów, gdzie pociski biją po 50 metrów, tak jak podnosi się, powiedzmy, Lufry. Widziałem codzienne bombardowania, też właśnie ludności cywilnej. Tak jak powiedziałem, widziałem uderzenia rakiet balistycznych typu Skut. Uderzenie, jakby wystrzelenie rakiety balistycznej w miasto jest z automatu traktowane jako zbrodnia wojenna. Ale co więcej, i to się nasilało, w chwili obecnej mamy prawie milion osób na terytorium Syrii żyjących w tak zwanych oblężeniach, z czego 99% tych ludzi, cywilów, to są ludzie żyjący w oblężeniach przez wojska reżimu, którzy muszą mierzyć się faktycznie z głodem.
Duch Święty z gotowaniem sobie trawy jedności, tak jako zupę i karmieniem tą tak zupą swoich dzieci. No, mamy do czynienia z taką wielokrotnością małych Stalingradów na terytorium Syrii, wywołanych, spowodowanych i utrzymywanych przez wojska reżimu przy czynnym udziale Rosji. Drogi panie, to ja wrócę do tego pytania, bo też mnie ta rzecz nurtuje. Był pan w Syrii, mieszkał pan w Syrii, widział pan, co tam się dzieje. Rozmawiał pan z tymi ludźmi. No i to jest ta zagadka, skąd ten opór. Bo słuchając pana, no to myślę, że wielu z nas od razu sięga po coś białego i tę białą flagę wywiesza przez okno i zrobi wszystko, żeby ten horror się skończył. Tymczasem oblężenie, Aleppo trwa. Skąd ten opór? A myśli pan, że ludzie we wschodnich dzielnicach Aleppo mają wybór? Nie otworzono korytarzy humanitarnych, nie zaproponowano wyprowadzenia ludności cywilnej na terytoria poza zasięgiem reżimu. A jednocześnie świat ma dowody, niezbite dowody, że reżim syryjski zamordował po długich torturach w swoich katowniach kilkadziesiąt tysięcy Syryjczyków.